Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku odnośnie kanału, że tak powiem. Chciałbym wam podziękować za wsparcie, chociaż widzę, że na przykład odcinki stwierdzenia przejęły się tak, jakbym myślał. I zastanawiam się, czy nie nagrać dla was czegoś innego, czy po prostu już przestać nagrywać stwierdzy. Stwierdzę sama w sobie jest spoko. Nowe misje też dla mnie są kozackie, nie? Ale też wróciłbym do Tarkowa, tylko że tutaj znajduje się pewien problem, bo gra jak dla mnie jest w tej chwili ciężka do ogarnięcia. W sensie, no da się grać i tak dalej, ale jest pełno cheaterów, ja przynajmniej trafiam na nich, nie? I przez chwilę obecną praktycznie do Wipe'a nie będę w niego grał. Może tam wrócę, może też na streamach, albo nie obiecuję, ale może uda mi się coś od poniedziałku Tarkowa ogarnąć, tylko to oczywiście bez kamerki, bo to nagrywam podczas rajdu, więc no ciężko by było, żebym cały czas z kamerką latał włączoną i tak dalej. I może jak coś mi się tutaj uda, nie, to wrzucę na kanał, więc bardziej było tak, że bez kamerki, jak będą jakieś fajne akcje, to dopiero zmontuję i wrzucę na starej zasadzie, nie? Ewentualnie poradniki, jeżeli byście chcieli z Tarkowa, to mogę chętnie do tego wrócić i je nagrać z kamerką, bo tutaj nie ma żadnego problemu. Tylko że myślałem, że na przykład z odcinki stwierdzy też wam się spodobają. Na początku było ok, teraz widzę, że średnia oglądalność, jak na wyświetlenia tego kanału. Wiem, że Daisy miało o wiele lepsze zasięgi teraz. Dużo osób lubiło odcinki z Daisy, ale tam już nie ma nic praktycznie ciekawego. Jedynie co mogę, jeśli chodzi o Daisy, no to czekam na to Daisy 2, nie? Bo to jest chyba w fazie bety teraz? Jakoś tak widziałem filmiki, że to jest chyba w fazie bety na tej nowej armii. Więc tam to wygląda naprawdę spoko i to sterowanie, wszystko, więc spoko, nie? Nie wiem, mogę też ponagrywać Cyberpunka, ale to tak samo, nie wiem jak to się przyjmie. Kurczę, naprawdę jest mi ciężko coś tutaj dla was skleić. Czasami mi, nie powiem, przychodziły pomysły, żeby zakończyć kanał, działalność na kanale, ale ja za bardzo lubię, nie? Więc nie wiem, jeżeli będą takie... będę widział średnie zainteresowanie, to będę się starał wrzucać co drugi dzień odcinki, na przykład z różnych gier, albo też recenzje, tak jak ostatnio, tak samo nagrałem wcześniej recenzję o Modern Warfare 2, nie? Że nie warto tego kupować i tak dalej, to z tego co widziałem, no bezpodstawnie. Nie wiem dlaczego, ja nikogo nie obraziłem w tym filmiku, a ludzie mnie wchodzili i tam mnie obrażali, nie? No się nie biorę jakoś tego do siebie, bo wiadomo, na niektóre opinie mam totalnie wywalone, nie? Ale te pozytywne się po prostu jest miło, te pozytywne się fajnie czyta i tak dalej. Jest miło, że ktoś tam docenia twoje starania i tak dalej. No ale cóż. Nie można mieć zawsze, wiecie, pozytywnych reakcji, nie? Staram się tutaj jak mogę, chciałbym, żeby ten kanał się rozwijał, ale bez waszej pomocy to jest raczej niemożliwe. Kończyć z kanałem raczej wątpię, po prostu będę rzadziej wrzucał, jeśli będę widział słabe zainteresowanie. Tarkowa postaram się wrzucić na poniedziałek, jedynie jakiego streama mogę zrobić, to jest w niedzielę, nie? W zasadzie tyle to chciałem powiedzieć. Tak więc mam nadzieję, że sytuacja się poprawi. Już trochę. I widzimy się, mam nadzieję, że w niedzielę na streamie Starkowa. Coś tam postaram się podziałać, nie? Tak więc dzięki jeszcze raz za wsparcie, te które dajecie. I widzimy się niedługo, mam nadzieję, że na streamie. Też z kamerką. Postaram się już bardziej z kamerką nagrywać. Także hejo.